Na przełomie XX i XXI wieku jedną z największych gwiazd piłki nożnej był pewien wysoki Włoch o groźnym, przenikliwym spojrzeniu i charakterystycznej łysinie. Na boisku pewny siebie, rzadko popełniający błędy, imponujący ponadprzeciętną inteligencją, a przede wszystkim niespotykaną wręcz charyzmą, która sprawiała, że szacunkiem darzyli go nawet najwięksi boiskowi brutale. W trakcie kariery wystąpił w finale Ligi Mistrzów, Igrzysk Olimpijskich, Pucharu UEFA i Mistrzostw Świata. O jego popularności świadczy również fakt, że trafił na okładki dwóch edycji gry komputerowej Pro Evolution Soccer. Można by powiedzieć, piłkarska gwiazda swojej epoki. Wyjątkowości całej sytuacji nadaje jednak drobny szczegół. Pierluigi Collina, bo o nim mowa, nie był piłkarzem, był sędzią. Poznajcie jego historię. Przed nami w nadchodzących dniach mnóstwo ciekawych spotkań, które warto obejrzeć i przy okazji pokusić się o kilka typów do obstawienia w STS. Zaczynamy od hitu Ligi Angielskiej, który być może rozstrzygnie o tym, kto w tym roku zgarnie Puchar Premier League. W meczu Manchesteru City z Arsenalem spodziewam się wielu bramek. Jako fan Tottenhamu z przykrością upatruję porażki Kogutów w meczu z United, jednak tu dla bezpieczeństwa podpieram się zwrotem w razie remisu. I na dokładkę Liga Włoska z także ciekawym spotkaniem Interu z Juventusem, gdzie typuje zwycięstwo gospodarzy. Przypominam, że najlepsze kursy znajdziecie u partnera dzisiejszego materiału, czyli Bookmachera STS. A rejestrując się z kodem Konrad, możecie zgarnąć bonus powitalny aż do 1560 zł i zakład bez ryzyka do 100 zł. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. Grajcie z głową i powodzenia! Pierluigi Collina urodził się w 1960 roku w Bolonii, dzień przed walentynkami. Chłopiec, syn nauczycielki i pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, od małego uczony był dyscypliny i sumiennej pracy. Mały Pierluigi sprawnie łączył naukę w prowadzonej przez siostry zakonne szkole z pasją do sportu, szczególnie koszykówki i piłki nożnej. Jako nastolatek, szczupły, mierzący prawie 1,90 m Collina, grał w piłkę na amatorskim poziomie i jako stoper. Jednak zbliżając się do pełnoletności, zdał sobie sprawę, że jego talent nie jest wystarczający, by myśleć o poważnej karierze zawodowego piłkarza. Miał jednak inny atut. Na boisku widział zdecydowanie więcej niż koledzy. Znajomi przekonali więc Collinę, że warto byłoby wykorzystać jego umiejętności w nieco inny sposób, próbując swoich sił jako sędzia piłkarski. Pierluigi zaczął kurs sędziowski, który łączył nie tylko ze studiami ekonomicznymi, ale i obowiązkową służbą wojskową. Decyzja o zapisaniu się na kurs okazała się strzałem w dziesiątkę. Wykładowcy i trenerzy zachwycili się młodym Włochem, który niedługo później został dopuszczony do sędziowania meczów na trzecim poziomie rozgrywek, w Serie C. Mimo że w pierwszych meczach Collina nierzadko był najmłodszy na boisku, nie okazywał żadnych kompleksów. Sędziował pewnie. Nie dawał się zastraszyć ani sprowokować trzecioligowcom, zbierając za sędziowanie wysokie noty. Awans do wyższej ligi wydawał się więc kwestią czasu. Wówczas jednak nastąpiło poważne tąpnięcie. Gdy Pierluigi kończył studia i służbę wojskową, a kierownictwo sędziów Włoskiej Federacji Piłkarskiej planowało przeniesienie Colliny do sędziowania meczów w Serie B i Serie A, chłopak zachorował na alopecję, chorobę, której efektem jest nagłe łysienie. W ciągu zaledwie 10 dni Collina stracił wszystkie włosy, łącznie z brwiami i rzęsami. We Włoskiej Federacji zaczęto się obawiać, że tak radykalna zmiana, jaka zaszła w wyglądzie Colliny, negatywnie wpłynie na jego pewność siebie. Ku zdziwieniu wszystkich, Pierluigi wydawał się niewzruszony i pewnie zapowiedział gotowość do sędziowania na wyższym poziomie. Już od pierwszych spotkań drugiej i pierwszej ligi stało się jasne, że nietypowy wygląd arbitra paradoksalnie może być jego atutem. O Collinie szybko robiło się głośno, nie tylko z powodu jego aparycji, choć żartowano, że jego karcące spojrzenie nabrało jeszcze więcej mocy bez brwi i rzęs. Ale Pierluigi nie próbował wyrabiać sobie szacunku postrachem. Choć na zdjęciach i filmach wydawał się momentami wręcz przerażający, posłuch wśród piłkarzy dawało mu co innego. Indywidualne podejście do graczy. Pierluigi sam podchodził do piłkarzy z szacunkiem. Zagadywał, żartował, ale jednocześnie instruował i ostrzegał, na co szczególnie będzie zwracał uwagę. Dla Colliny już od najmłodszych lat w roli sędziego nie było podziału na piłkarzy drugiego szeregu i gwiazdy, którym wolno było trochę więcej.
Wzywając do siebie faulujących piłkarzy, wołał ich po imieniu lub po numerach, dając do zrozumienia, że nie zwraca uwagi na nazwisko na koszulce. Że numer 10 czy 7 jest dla niego równy dwójce czy czwórce. Nie było gwiazd, byli zawodnicy. Jego przewagą był perfekcjonizm. Colina doskonale znał reguły gry. Nie było praktycznie ani jednej kwestii, w której nie byłby pewny. Kiedy więc bardziej agresywni zawodnicy wdawali się z nim w dyskusję, Colina zmieniał się w tego diabła, którego znamy z memów i kompilacji na YouTubie. To skutkowało. Tak impulsywne reakcje sędziego na podważanie jego decyzji ostatecznie wywoływało wśród samych piłkarzy poczucie, że to, co powiedział Colina, musi być słuszne. Dodatkowo Colina, przygotowując się do spotkań, dokładnie analizował każdego piłkarza. Dzięki temu wiedział, kto ma w zwyczaju wymuszać faule, a kto nie potrafi trzymać nerwów na wodzy. Ta wiedza sprawiała, że podejmowane w trakcie meczu decyzje okazywały się najczęściej trafne. Błyskawiczny rozwój popularności charyzmatycznego sędziego sprawił, że jeszcze zanim dobił do 50 meczu w Serie A, FIFA włączyła Colinę do grupy arbitrów wyznaczonych do sędziowania meczów międzynarodowych. Pierwszym wielkim turniejem w karierze Pierluigiego były Igrzyska Olimpijskie w Atlancie w 1996 roku. Włoch dostał do sędziowania aż 5 spotkań, w tym wielki finał, w którym Nigeria pokonała Argentynę. Igrzyska były sprawdzianem dla Coliny. Jak się okazało, zdanym. 2 lata później włoski sędzia pojechał już na Mistrzostwa Świata do Francji, budując swój wizerunek arbitra w cudzysłowie do zadań specjalnych, potrafiącego szybko opanować mecz, w którym piłkarzom puszczają nerwy. Choć na francuskim mundialu Pierluigi sędziował tylko 2 spotkania fazy grupowej, potwierdził powyższą tezę. W meczu gospodarzy z Danią Colina pokazał 4 żółte kartki i podyktował 2 rzuty karne. Natomiast w meczu Holandia-Belgia dał się zapamiętać jako ten, który bez dyskusji wyrzucił z boiska wschodzącą gwiazdę światowego futbolu, Patricka Kluiverta. Niecały rok później, w piłkarskim życiu dobiegającego 40 Pierluigiego Coliny, nastąpił moment przełomowy. Nie dość, że po raz pierwszy został uznany najlepszym sędzią roku, przypadł mu do sędziowania finał Ligi Mistrzów w Barcelonie pomiędzy Bayernem a Manchesterem United. Jeden z najsłynniejszych meczów w historii. Do historii przeszły również sceny, które rozegrały się tuż po strzeleniu przez Solskjaera gola decydującego o zwycięstwie United. Colina wspominał później. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś takiego. Krzyk radości kibiców z Manchesteru brzmiał jak ryk tysięcy lwów. Dobrze pamiętam ten moment. Piłkarze United zaczęli biegać po boisku jak szaleńcy. Kiedy szedłem wśród załamanych zawodników Bayernu, którzy leżeli na boisku, czułem się, jakbym szedł po polu walki i mijał rannych żołnierzy. Wtedy poznałem prawdziwą twarz futbolu. Colina sędziował także na Euro 2000, z którego pochodzą pamiętne kadry, na których ustawia do pionu boiskowego zabijakę Tomasa Rebkę. Po latach przyznał, że w tej sytuacji mógł zachować się bardziej profesjonalnie. Niedługo później arbiter został nominowany na mundial w Korei i Japonii. Już od momentu wylosowania grup kibiców elektryzował jeden mecz. Argentyna kontra Anglia. Spotkanie było uznawane za mecz wysokiego ryzyka przez to, co wydarzyło się między tymi reprezentacjami 4 lata wcześniej, na mundialu we Francji. Anglicy mieli do wyrównania rachunki, a oczy całego świata skierowane były na ich kapitana, Davida Beckhama, uznanego 4 lata wcześniej za winowajcę porażki Anglików. Atmosfera była więc niezwykle gorąca. Było jasne, że opanować to starcie tytanów może tylko jedna osoba. Colina na Mundialu w Azji sędziował 3 mecze, w tym najważniejszy. Finał Mistrzostw Świata, do którego awansowały reprezentacje Brazylii i Niemiec. Jego występ został uznany za udany. Popularność łysego sędziego nie zwalniała. Jeszcze przed słynnymi okładkami PES-a, o których była mowa we wstępie, Colina pojawił się w kontrowersyjnym teledysku George'a Michaela do piosenki Shoot the Dog. Popularność Włocha wyszła poza stadiony. Stał się on częścią popkultury. Mijały lata, a Colina nieuchronnie zbliżał się do określonej przepisami emerytury, na którą zawodowi sędziowie musieli przejść po skończeniu 45 lat. Ostatnim turniejem, który sędziował Colina, było Euro 2004 w Portugalii.
Z przepisami starała się walczyć włoska federacja, która w drodze wyjątku zaproponowała Colinie, by ten sędziował w Serie A jeszcze przez jeden sezon. Pomysł szybko jednak upadł, pośrednio ze względu na popularność sędziego. Pierluigi Colina przyjął wówczas ofertę reklamowania Opla. Jako że Opel był wówczas sponsorem Milanu, federacja cofnęła swoją propozycję, twierdząc, że byłby to zbyt duży konflikt interesów. Ostatnim oficjalnym meczem sędziowanym przez Colinę był więc mecz eliminacji Ligi Mistrzów między Evertonem a Villarrealem. 24 sierpnia 2005 roku zakończyła się niezwykła kariera niezwykłego człowieka. Sędziego, który popularnością przebił niejednego piłkarza. Pierluigi Colina po zakończeniu kariery sędziowskiej pozostał przy piłce. Od 2017 roku jest szefem Komitetu Sędziowskiego FIFA. To on wybrał Szymona Marciniaka do prowadzenia finału Mistrzostw Świata w Katarze, po którym to był zachwycony Polakiem. Jedno jest pewne, Pierluigi Colina był wyjątkowy. Mówi się, że najlepszy sędzia to ten, którego nie widać w trakcie meczu. W przypadku włoskiego arbitra chyba można się z tym nie zgodzić. Można także zajrzeć na poprzedni film na moim kanale, który teraz widzicie na ekranie. Wystarczy w niego kliknąć w tym momencie. Pamiętajcie również o ofercie STS w opisie tego materiału. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do zobaczenia niebawem.